Wysoka Rado, dzięki temu, że już minęła godzina 15, spróbujemy rozpocząć obrady sesji. Na wstępie chciałbym sprawdzić listę obecności po to, żeby mieć pewność, że ilość radnych, która będzie kwalifikowała do prawomocnych uchwał podejmowanych na tej sesji. I tak, czy pani radna Teresa Bąk jest obecna? Jestem, panie przewodniczący, dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan Marek Chciałowski? Jestem. Jest pan Marek Chciałowski. Pan radny Stefan Gora. Był, czy... odzywał się, ale... No tak, ale czy... odzywał. Powtórzę, czy pan radny Stefan Gora jest na łączach? Podłączony jest, tylko może nie słychać, może głos wyłączy. Mhm. Pan radny Michał Jaworski. Obecny. Świetnie. Pani radna Ewa Kędziorek. Obecna. Pani radna Urszula Kobielus. Tak, jestem. Pan radny Marcin Kobus. Jestem. Pan Maciej Kulowski. Jestem. Ślicznie. Pan radny Łapacz Krzysztof. Jestem. Pani radna Monika Ochnio. Jestem. Pan radny Krzysztof Ośka. Pan radny Krzysztof Ośka. Jestem. O, ślicznie. Pan radny Dariusz Owczarczyk. Jestem. Pan radny Mirosław Pyra. Pan radny Mirosław Pyra. Aha, czyli jest. Widać pana Pyra, nie słychać. No tak. Ładuje się. Pani radna Agnieszka Sadowska-Janic. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry. Pani radna Jolanta Marta Strzyżysko. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry. Pan radny Kazimierz Sionek. Nie ma. Pan radny Józef Tomala. Jestem, witam serdecznie. Ja również witam. Trzaskowski jest. Pan radny Jan Tywanek. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Mirosław Walicki. Panie starosto, jest pan? Jestem. Cieszę się. Pan radny Norbert Wilbik. Czy pan radny Norbert Wilbik jest? Nie widzę, nie słyszę. Pan radny Stanisław Jacek Woźniak. Dobry jestem. Dziękuję. Tak, pan radny Marek Ziendalski. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry. No, jest 21 radnych obecnych. Wysoka Rado, stwierdzam, że jest 21 radnych, a zatem możemy oficjalnie przystąpić do kontynuowania, najpierw rozpoczęcia, później kontynuowania sesji Rady Powiatu. Wysoka Rado, w ostatnim czasie odeszło od nas wielu koleżanek i kolegów. Pani Zofia Skorupska i pan Zbigniew Węgrzynek, byli i obecni pracownicy Starostwa Powiatowego w Garwolinie. Pan Marek Janiec, pan Michał Chciałowski, pani Helena Kowalska i inni mieszkańcy powiatu garwolińskiego, pan Mariusz Krop oraz inni pracownicy służby zdrowia z terenu powiatu garwolińskiego, ksiądz Julian Jóźwik i inni duszpasterze z terenu powiatu garwolińskiego, Edmund Polak oraz inni pracownicy edukacji z terenu powiatu garwolińskiego oraz pozostali zmarli samorządowcy z terenu powiatu garwolińskiego. W związku z tym, że spotykamy się na zdalnych obradach sesji, uczcijmy ich pamięć krótką modlitwę. Wieczny odpoczynek raczej dla Panie. Światło, dziękuję, Stanie, chaj dzisiejszy na wieki. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wysoka Rado,
Otwieram 32. sesję Rady Powiatu Garwolińskiego, która zostanie przeprowadzona w trybie obradowania zdalnego na podstawie artykułu 15 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku. Witam, przybyły na obrady tej sesji pana starostę Mirosława Walickiego, pana wicestarostę Marka Zindalskiego. Witam wiceprzewodniczącego rady pana przewodniczącego rady powiatu pana Jacka Woźniaka. Witam wszystkich szanownych radnych rady powiatu. W dzisiejszych obradach bierze udział 21 radnych, co stanowi kworum dla podejmowania uchwał, które będą miały moc prawną. Wysoka Rado, czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić wniosek o uzupełnienie porządku obrad, o dopisanie w punkcie, jako punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W związku z tym, że podpisaliśmy z wojewodą wczoraj umowę na dofinansowanie tego transportu i dalszym etapem byłaby ewentualne wyrażenie zgody przez Radę Powiatu na zawarcie umowy z operatorem. Czy w sprawie tego wniosku pana starosty ktoś chciałby z państwa radnych zabrać głos? A przepraszam, panie przewodniczący, czy mógłbym jeszcze mój wniosek uzupełnić? Bardzo proszę. W związku z uwagą na komisji rozwoju gospodarczego, która się odbyła przed sesją pani radnej Teresy Bąk, w punkcie 25, w linii 25, dopisalibyśmy, tam jest Garwolin, Gończyce, Sobolew, Maciejowice i to jest podobna, czy taka sama nazwa jak w punkcie 40 bodajże, 7. 47. Tak, i dopisalibyśmy miejscowość Kownacica, czyli punkt 25 brzmiałby Garwolin, Gończyce, Kownacica, Sobolew, Maciejowice. To musi być zgodne z umową z panem wojewodą. Jest zgodne, tak. To był błąd wynikający z treści uchwały samej, tak. Ale kilometrażowo to ta trasa będzie inna, także pewno. No tak, tylko w treści uchwały, w treść inna niż punkt 47. O to chodzi. Po prostu ta miejscowość Kownacica wyleciała podczas edycji. Rozumiem. Wysoka Rado, czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Jestem za. Chwileczkę jeszcze. Tyra jest za. Jeszcze chwileczkę. Ale czy my już głosujemy? Jeszcze nie, panie, jeszcze nie, dlatego że pan Artur wprowadza do... Mamy chyba na razie nad porządkiem obrad. Tak, tak, rozszerzonym porządkiem obrad. No właśnie, ale nie widzimy tej... A zatem, Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu zaproponowanego przez pana starostę Mirosława Walickiego? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Czy nie ma takiej możliwości w tej chwili? Ach, przepraszam. Nie ma możliwości. Dobrze. Teresa Bąk, jestem za. Mirek Pyra za. Nie wszyscy jesteście zalogowani na posiedzeniach, znaczy jesteście niewidoczni jako niezalogowani. Józef, Mirek. Panie przewodniczący, proponuję według listy
za, albo wstrzymam się, albo jest przeciw, bo w przeciwnym wypadku będzie to długo trwało. Szybciej pana na portalu. Dobre. Ja bym proponował, żeby tylko tak. Ci zgłosili się, którzy są przeciwują się. Poza posiedzeniem. To są przeciw, nie lub za. Ilu? Przed rozpoczęciem posiedzenia przypominałem, żeby się zalogować na te posiedzenie. To może oczywiście. My jesteśmy zalogowani. 15. Panie starosto, ja się logowałem, mnie wyrzuciło drugi raz. Miałem, no mnie też, jako ja się zalogowałem też i musiałem się drugi raz logować. Także tam jest jakiś problem w ogóle nie słyszę posiedzeniach sami. Nie w samych posiedzeniach, tylko włączu. Albo włączu, no coś się dzieje. Bo dzisiaj ja wszystko od rana jest jakiś problem. Ja miałem 15 minut walki i w końcu w ogóle się dobrze, że włączyłem. Ja głosu nie mam. Dzień dobry, biorę administracji na finansach, sekretariat BAF. Pani dyrektor Samoczko już może rozmawiać. A to ja, bo już jestem sam. Maciej Kurowski. Biuro administracyjne Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Polskiej Żeglugi, dobrze. Wyłączę, dziękuję. Dziękuję. Maciek, wyłącz mikrofon. Może to coś dla nas. Ja pytam radnego pana Macieja Kurowskiego, czy jest za wprowadzeniem do porządku obrad tej propozycji pana starosty jako dodatkowy punkt. Jestem. Dziękuję bardzo. Jestem i jestem za. Tak, dziękuję bardzo. Za wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad głosowało 19 radnych. Jedna osoba się wstrzymała. A zatem, Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji porządku obrad. I pierwszym punktem jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są uwagi do protokołu numer 31/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku? Jeśli to tylko pozytywne, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. A zatem kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z dnia 17 grudnia 2020 roku? Jestem za. Tomala, jestem za. Tyra za. Jestem, Stefan Gora, jestem za. Pan Maciej Kurowski. Pan Maciej Kurowski. Stanowisko w sprawie głosowania. Nie mamy łączenia. Wyłączony ma mikrofon. No właśnie. Za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 17 radnych, 18 radnych i jedna osoba się wstrzymała. Wysoka Rado, przystępujemy do drugiego punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Proszę o komentarz do tego projektu uchwały pana starostę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, 24 listopada powiat garwoliński złożył wniosek do wojewody mazowieckiego o dofinansowanie dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w ramach funduszów przyznanych na 2021 rok. Wniosek został złożony 24 listopada ubiegłego roku. 19 listopada, przypomnę państwu, odbyły się konsultacje z państwa radnymi. Część sugestii, czy te sugestie, które się tam pojawiły, zostały uwzględnione. Wczoraj
podpisaliśmy stosowną umowę z wojewodą mazowieckim. Kolejnym etapem jest podpisanie umowy z operatorem, którym w naszym przypadku jest nasze przedsiębiorstwo PKS. Wniosek opiewa na 72 linie komunikacyjne o łącznej długości 2745 km. Dopłata ze strony wojewody to jest 7 124 641 zł. To jest blisko 4 miliony kilometrów. Wkład własny powiatu garwońskiego to jest 795 837 zł 59 groszy. By zawrzeć stosowną umowę z operatorem, musimy mieć zgodę Rady Powiatu i w związku z tym zwracam się do Państwa radnych o podjęcie stosownej uchwały. Jeżeli są jakieś pytania, to czy ja, czy obecny tutaj Pan Prezes, czy pracownicy merytoryczni, którzy zajmują się przygotowaniem i o później realizacją wniosku, będziemy chcieli Państwu odpowiedzieć. Dziękuję. Bardzo proszę o zadawanie pytań w tej sprawie. Panie Przewodniczący, można? Bardzo proszę. Po pierwsze podziękuję Panu Staroście za konsultację. Starałem się, na ile mogłem, uczestniczyć w tych konsultacjach. Zgłaszałem tam swoją uwagę. Dzisiaj wiem, że to przed chwilą Pan Starosta powiedział, że operator to będzie nasz PKS. Także liczę, że no praktycznie za parę dni na rozkładach jazdy komunikacji PKS pojawi się linia Sulbiny, Garwolin, Pilawa. A jak tam jeszcze w tym załączniku, właściwie w uchwale, którą będziemy głosować. Dziękuję. Dziękuję Pani Starosto. Tak, mam nadzieję Panie Prezesie, że niezwłocznie po podpisaniu tych umów to rzeczywiście te linie uruchomimy. Tak jest. I PKS będzie jeździł do Pilawy. Tak, ale mogę Panie Przewodniczący? Bardzo proszę. Należy podkreślić, już to mówiłem na komisji, że to jest niebagatelny sukces w skali kraju, tak jak potwierdził Pan Starosta. Jeden z dwóch wniosków o tak dużej kwocie dofinansowania. No i tutaj podziękowania należą się całej stronie z prezesem włącznie, która opracowywała ten urzędnikom starosta na czele z Panem Starostą, dlatego że to był niebagatelny wkład w pracy, skoro wniosek też uzyskał akceptację na poziomie Urzędu Wojewódzkiego i instytucji do tego powołanych, żeby otrzymać takie właśnie dofinansowanie. Miejmy nadzieję, że to jest kolejna cegiełka w celu i w kierunku uratowania funkcjonowania naszego PKS-u. Zresztą ja jak z gminy Maciejowice i tej najbardziej wysuniętej, tak jak gdyby w naszym krajobrazie, najbardziej oddalonej od stolicy powiatu Garwolina, bardzo serdecznie dziękuję za uwzględnienie tych potrzeb mieszkańców, które zostały zrealizowane podczas właśnie tej listy. To między innymi takie miejscowości jak, nie wiem, Wróble czy Antoniówka, czy inne miejscowości po drodze, no w tej chwili mają dostęp wszelaki. I ta młodzież, o której wspominałem wcześniej, podczas innych posiedzeń i komisji, i sesji Rady Gminy, ma możliwość w różnych godzinach i dojechać do szkoły i powrót ze szkoły do domu wykonać, tak żeby móc uczestniczyć w pełnej gamie zajęć dydaktycznych, które oferują nasze szkoły. Także z mojej strony jako radnego bardzo serdecznie dziękuję. No i gratuluję, bo to dla nas wszystkich, oczywiście gratulacje na ręce Pana Starosty i Pana Przewodniczącego dla nas wszystkich radnych, dlatego że to jest no niebagatelny sukces i należy to podkreślać i należy się z tego powodu bardzo cieszyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Czy ja mogę jedno zdanie, Panie Przewodniczący? Bardzo proszę, Pani Radna Bąk. Pragnę podkreślić, że otrzymana dotacja jest bardzo imponująca. Jestem po prostu rozbudowana tą wysokością tej kwoty dotacji od wojewody. Teraz do operatora będzie należało, żeby tę kwotę, zarówno dotacji wojewody, jak i nasz wkład, środki własne powiatu, były racjonalnie wykorzystywane w tym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Jeżeli nie ma więcej pytań, Wysoka Rado, przystąpimy do głosowania nad tym projektem uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego? Stefan Gora, tak. Józef Tomala, za. Teresa Bąk, za. Mirek Pyra, za. Pan radny Maciej Kurowski. Czy pan Maciej Kurowski mnie słyszy? I jakie jest jego stanowisko w sprawie głosowania? Nie mamy łączności. Za projektem uchwały głosowało 21 radnych. Stwierdzam, że uchwałę Wysoka Rada prawie podjęła. Wysoka Rado, przystępujemy do trzeciego punktu porządku obrad. Jest to przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Powiatu Garwolińskiego za rok 2020. Wysoka Rado, minął kolejny roczny okres sprawozdawczy działalności Rady Powiatu Garwolińskiego. Dlatego niech mi będzie wolno w krótkim komentarzu przedstawić sprawozdanie w tym zakresie. Sprawozdanie zawiera prace i decyzje Rady w okresie od 31 stycznia 2020 roku do 17 grudnia 2020 roku. Na wstępie z satysfakcją muszę stwierdzić, że atmosfera w pracach poszczególnych komisji stałych Rady, jak i całej Rady, jest dobra i koleżeńska, z poszanowaniem godności i szacunku wyrażanego względem siebie, jak i osób będących gośćmi podczas sesji i posiedzeń. Budujące je i życzliwe są relacje między Radą Powiatu i Zarządem Powiatu kierowanym przez pana starostę Mirosława Walickiego, kierownikami, komendantami służb, policji, inspekcji, dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów starostwa powiatowego, dyrektorami szkół, przedstawicielami związków zawodowych, mediów i mieszkańcami powiatu. Wysoko oceniam relacje i życzliwość oraz merytoryczny dialog pomiędzy radami poszczególnych gmin i miast w powiecie i Rady Powiatu Garwolińskiego z poszczególnymi burmistrzami i wójtami. Takie dobre relacje winny być pogłębiane i realizowane dla dobra mieszkańców powiatu. Za ten stan bardzo wszystkim dziękuję i liczę na dalsze dobre relacje i współpracę. Wysoka Rado, wydaje mi się, że nie byłoby celowe odczytywanie sprawozdania zamieszczonego w Państwa materiałach dotyczącego poszczególnych sesji Rady Powiatu za okres sprawozdawczy. Uważam, że Wysoka Rada zapoznała się z tymi materiałami i zwalniam je od odczytywania 8 stron maszynopisu. Pragnę tylko dodać, że tematem obrad każdej sesji Rady były ważne i bardzo ważne sprawy dla powiatu, w tym sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresach zawartych między sesjami, wyrażone przez pana starostę Mirosława Walickiego. Wysoka Rado, rok 2020 był naznaczony pandemią koronawirusa. Wszyscy dobrze wiemy, jak trudny był i jeszcze jest ten stan, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie w przestrzeni publicznej organów samorządowych i państwowych. Z perspektywy minionego roku widzimy, że pomimo tych dużych trudności Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne podległe powiatowi dobrze wypełniali obowiązki statutowe dla dobra społeczeństwa powiatu. Wszyscy oczekujemy, że ten trudny okres się zakończy i pozwoli nam wszystkim cieszyć się z normalności w życiu każdej rodziny i całego społeczeństwa. Dziękuję wszystkim za dyscyplinę i oddanie dla wspólnej walki z pandemią. W związku z tym, Wysoka Rado, czy są uwagi jakiekolwiek do sprawozdania z działalności Rady Powiatu? Bo przecież one zostały zamieszczone na 8 stronach Państwa materiałów. Jeżeli nie ma, to przejdziemy do kolejnego punktu. Nie słyszę. A zatem, Wysoka Rado, przystępujemy do czwartego punktu porządku obrad. Jest to przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji problemowych Rady Powiatu Garwolińskiego w drugim półroczu 2020 roku. Sprawozdania z działalności stałych komisji problemowych Rady Powiatu Garwolińskiego za drugi okres zostały zamieszczone w materiałach na dzisiejszą sesję. A zatem
Czy mają Państwo pytania do przedstawionych sprawozdań? Pytań nie ma, zatem Wysoka Rado, przystępujemy do 5. punktu porządku obrad. Jest to sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego za drugie półrocze 2020 roku. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w drugim półroczu zostało zamieszczone w materiałach, które Państwo otrzymaliście. Czy mają Państwo pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę, nie słyszę, a zatem Wysoka Rado, przechodzimy do 6. punktu porządku obrad. Jest to przedstawienie sprawozdania starosty powiatu garwolińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2020. To sprawozdanie zostało zamieszczone w materiałach i ja mam pytanie, czy Państwo mają jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, Wysoka Rado, przystępujemy do 7. punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Garwolińskiego na rok 2021. Proszę o zadawanie pytań i uwag odnośnie przedstawionego Państwu w materiałach na sesję planu pracy Rady Powiatu Garwolińskiego na rok 2021. Ja mam pytanie. Bardzo proszę, Pani Radna Bąk. W punkcie 9 mamy zapisaną informację działalności PKS w Garwolinie w 2020 roku. O jaką to działalność chodzi? Ekonomiczną, organizacyjną, gospodarczą, wynik finansowy, tak? I czy będziemy się zajmować tutaj właśnie w tym punkcie? Tak ogólnie jest napisane działalności, no. To pewnie cała ta działalność, tak? Działalność, tak jak Pani to rozumie, Pani Radna, mi się wydaje, że to o to chodzi. Dobrze. I w trzecim kwartale mamy w punkcie 4 informacja o bieżącej sytuacji z Garwolin. No też nie... Która to jest pozycja? Informacja bieżąca jest PZO z Garwolinia, tak? Panie przewodniczący, tak? Ja nie wiem, czy dobrze słyszałem, natomiast chciałbym się ewentualnie odnieść. Ten punkt. Taką podobną rodzaju wątpliwość zgłosił pan starosta Stefan Gora też, jeśli chodzi o ogólność tych punktów. Kiedyś gdzieś tam w którejś z kadencji przyjęliśmy, żeby te punkty były w miarę tak ogólnie sformułowane, natomiast w miarę potrzeb na bieżąco te będą rozszerzane te informacje czy punkty. W zależności od potrzeb. No, punkt brzmi bardzo ogólnie i myślę, że daje to dowolność Radzie Powiatu później ewentualnie badania czy zapoznawania się z informacją pana dyrektora. I chyba słusznie tak jest. Czy ktoś jeszcze poza tym punktem ma z Państwa uwagę do propozycji programowej planu pracy na 2020. Nie wiem, czy, panie przewodniczący, tak? Nie powinniśmy się podczas którejś sesji, tak, razem z zapisaniem w porządku obrad, zająć sytuacją epidemiczną w powiecie garwolińskim, no i problemem szczepień. Może to w tej chwili jest, prawda, takie bardzo aktualne i być może, że na jednym z posiedzeń powinien taki punkt, prawda, wystąpić. Wydaje mi się, że nawet chyba słuszna uwaga pani radnej jest w tej sprawie. Czyli konkretny wniosek.
wniosek, można to byśmy ewentualnie umieścili i w pierwszym kwartale pewnie, tak? Albo na początku drugiego kwartału, bo to w tej chwili wiemy, jak to jest, prawda? Jeszcze przedłużane są obostrzenia, jeszcze to ze szczepieniami, nie wiadomo jak. Tu się zmniejsza, tu się zwiększa, tu się otrzymuje, tam się nie otrzymuje, prawda? Także może to być albo w pierwszym kwartale, a może by nawet i kiedyś tam i w drugim kwartale pod koniec. Ale ten punkt wart, wydaje mi się, zapisania w planie pracy Rady Powiatu. I propozycja, żeby on został umieszczony w drugim kwartale, jest chyba słuszna, bo i materiałów do dyskusji będzie więcej za te 3 miesiące pierwszego kwartału. Dokładnie. Ja myślę, że możemy zarówno w pierwszym, jak i w drugim kwartale go umieścić. Tak powiedziałam, można w pierwszym, można i w drugim. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, jak przebiega ta sprawa na terenie powiatu. Można uwaga. Czyli może zapiszmy, że informacja w tej sprawie w ogóle będzie... Tak? Tak, słucham, panie starosto. Niewiele słyszałem, ale myślę, że informacja o bieżącej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu garwolińskiego, tak? Tak. Miałby brzmieć ten punkt? Tak. No, chyba tak, zasadnie. Tak, tak ogólnie. Czyli w dwóch miejscach. Pierwszy kwartał, na początku drugiego kwartału. Tu nie mamy kolejności, tak jest tylko, to już od pana przewodniczącego zależy, tak? Nie, ale to chodzi o to, żeby w ogóle przyporządkować, czy w pierwszym, czy w drugim, czy w trzecim. Ja uważam, że drugi kwartał jest optymalny, bo pozwoli nam, powiedzmy, te 3 pierwsze miesiące tego roku, tak, jak gdyby ocenić, czy jest dobrze, czy jest źle, a jeżeli źle, no to ratować sytuację. Ale też nie widzę przeszkód, żeby to było i w pierwszym, i drugim kwartale. Tak? To propozycja jest do przyjęcia. Oczywiście. I ja bym proponował, żeby umieścić i w drugim, i w pierwszym kwartale ten punkt dotyczący informacji bieżącej o sanepidzie w Garwolinie. Dobrze. Dobrze. W związku z tym, czy są jakieś jeszcze pytania? Panie przewodniczący, ja bym miała prośbę. Tak, bardzo proszę. Że jeżeli ktoś z państwa radnych nie zabiera głosu, to żeby wyłączyć mikrofony. Wtedy zdecydowanie polepszy się słyszalność. To wszyscy chyba słyszeli. Niech tak się stanie. No nie wiem. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Garwolińskiego na rok 2021 z uwzględnieniem wniosku pani radnej Bąk o zamieszczenie tego punktu dotyczącego informacji o sytuacji na początku drugiego kwartału na początku drugiego i trzeciego kwartału. Będzie wtedy chyba mi się wydaje bardziej czytelna sprawa. Czy pierwszy i drugi? To w takim razie robimy pod koniec, może nie, na początku pierwszego. Panie przewodniczący, byleby zamieszczone było gdzieś tam, prawda, w planie pracy, to sobie przesuniemy wtedy, pan przesunie to. Jakieś w zależności od sytuacji, od potrzeb. W trakcie kwartału. No myślę, że zawsze można, ale chyba na koniec kwartału. Czyli pozostawiamy sprawę, że to jest koniec kwartału pierwszego. Panie przewodniczący, ja nie rozumiem tej dyskusji. Wpisujemy w jakimkolwiek punkcie, a to pan decyduje, jak jest, tak jest. Dobrze. Ja myślę, że zaproponowaliśmy jakiś zapis, trzeba go wprowadzić w pierwszym, drugim kwartale, a pan będzie decydował, kiedy to będzie. Dobrze. Kiedy będziemy realizować. Tak jest. Dobrze. Ja też zaproponowałam, jak pan starosta. Dobrze, w takim razie powiedzmy jeszcze raz pytam. Kto z pani i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Garwolińskiego na rok 2021 z uwzględnieniem wniosku dotyczącego informacji o sytuacji bieżącej z Garwolin w pierwszym i drugim kwartale? Nie. Nie? Jednak pomijamy to? Nie,
Panie przewodniczący, sytuacja jest SPZOZ-u, jak ja pamiętam, miała być tylko, znaczy wniosek pani Teresy Bąk dotyczył zmiany informacji o bieżącej sytuacji, natomiast rozumiem, że sobie to wyjaśniliśmy i zostaje tak, jak zostaje. Dobrze. A pani Bąk wniosek drugi dotyczył umieszczenia sytuacji epidemiologicznej w pierwszym i w drugim kwartale. Dokładnie tak. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za? Józef Tomala za. Stefan Gora za. Teresa Bąk za. Mirek Pyra za. Za uchwałą głosowało za projektem uchwały głosowało 21 radnych. Stwierdzam, że Wysoka Rada uchwałę w tej sprawie podjęła. Przystępujemy do 8 punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Garwolińskiego. Proszę o zadawanie pytań odnośnie uwag, jakie państwo macie w zamieszczonych w materiałach dotyczących planów stałych Komisji Rady Powiatu. To może znowu ja, jeśli nikt tak nie Proszę wierzy, pani radna. To tak, dyskutowaliśmy podczas komisji, której jestem członkiem, mianowicie Komisji Rozwoju Gospodarczego i umknęła mi uwadze pewna, uważam, bardzo ważna sprawa, mianowicie analiza raportu o stanie powiatu za rok 2020. Uważam, że taki punkt powinien się znaleźć w pracy naszej komisji. To pierwsze. W punkcie 12 mamy analizę rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz rozwoju budownictwa inwentarskiego na terenie powiatu garwolińskiego za rok 2020, gdybyśmy dołączyli tutaj jeszcze wraz z informacją inspektora nadzoru budowlanego, żebyśmy mieli pełny obraz, prawda? Kto tam głodny? W planie pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie wiem, czy państwo nie uważacie, że byłoby stosowne zapoznać się z działalnością Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No i to chyba opieka społeczna. Jest powiatowy koordynator, to chyba to wszystko. Jako może dopytam pani radna, czy te propozycje, wnioski, które pani przed chwilą w ogóle złożyła, one padły na Komisji Rozwoju Gospodarczego? Bo chciałbym znać stanowisko w ogóle komisji. Ja przeoczyłam tę sprawę, dlatego zgłaszam dzisiaj, Rozumiem. Żebyśmy dopisali do planu pracy. Rozumiem. Bo tam żeśmy dyskutowali, ja składałam propozycje, dwie tam propozycje chyba są zaproponowane podczas obrad komisji przeze mnie, no ale po prostu to przeoczyłam. Dzisiaj chcę nadrobić swój błąd. Rozumiem. Ja się zwrócę do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, pana radnego Jaworskiego. Jaki on ma pomysł na te propozycje pani radnej Bąk? Przede wszystkim, zanim zaczniemy rozpatrywać propozycje pani radnej Bąk, chciałem zapytać tutaj pana starostę, bo akurat nie jestem specjalistą. Jaki jest proces przygotowania, etapie przygotowania raportu? Radni poszczególni nie mają możliwości zapoznawania się pracy w tym zespole i nie wiem, gdzie zgłaszania swoich uwag. Czy to musi być konkretnie przedmiotem posiedzenia komisji? Panie przewodniczący, plan pracy poszczególnych komisji przygotowuje Rada Powiatu i Rada Powiatu je uchwala. Natomiast praktyka jest taka, że to komisje wypracowują na swoich posiedzeniach propozycje planu pracy i te propozycje wypracowane na posiedzeniach zostały państwu radnym przedstawione. Na posiedzeniu Rady Powiatu oczywiście, tak jak tu pani Teresa z tego prawa spisać jakiś punkt i jeżeli Wysoka Rada uzna, że to jest zasadne, to
to myślę, że uwagę ja tego pierwszego, bo bardzo słabo słychać panią Teresę, jeśli chodzi o analizę rozwoju budownictwa, to miałoby być dopisany powiatowy inspektor, tak? Tak, informacja. Tak, w tym punkcie 12. Informacja z działalności powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, żeby tutaj oprócz tego, co będzie nam prezentowała pani dyrektor wydziału, prawda, no to jeszcze może inspektora nadzoru budowlanego. No i w tej naszej komisji jeszcze no analiza raportu o stanie powiatu. Jest to ważny dokument i wydaje mi się, że komisja powinna również zająć się nim przed sesją. Pani radna, ja mam... Ja bym jeszcze wnioskował, jakby uzupełniając, panie przewodniczący, mówię do Michała Jaworskiego, bo rozumiem, że to jest jakby wrzucanie tematów do planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, by ta analiza raportu za 2020 była też poszerzona o ewentualne uwagi dotyczące raportu za kształtu raportu, jak on miałby wyglądać, bo też o tym rozmawialiśmy, przyjmując ten raport, że były różne uwagi, bo każdy jakby ma swoją wizję, zresztą widzimy po sesjach rad gmin, że te raporty bardzo różnie wyglądają. Jeżeli byłaby taka możliwość, żeby jeszcze poszerzyć o dyskusję nad kształtem tego raportu, wtedy jakby byśmy wypracowali ten kształt na przyszłość jednocześnie. Ale panie starosto, nad kształtem raportu to uważam, że powinny pochylić się wszystkie komisje, a nie tylko Komisja Rozwoju, bo każdy ma tam jakieś, prawda, swoje spostrzeżenia, uwagi, co w tym raporcie powinno się znaleźć z różnych dziedzin naszego powiatowego życia. Natomiast kiedy już będzie gotowy, no to dobrze byłoby, żeby Komisja Rozwoju Gospodarczego zajęła się po prostu też analizą tego dokumentu. Jeżeli państwo pozwolicie, ja chciałem zwrócić uwagę na... Przewodniczący, o czym mówiła w tej chwili pani radna Bąk właśnie poruszyła kwestię, z którą zwróciłem się do pana starosty. Dlatego, że ja nie widzę przeciwwskazań jako przewodniczący komisji o poszerzenie punktu i właściwie to pani radna Bąk świetnie tutaj wychwyciła kwestię o tym, że trzeba zacząć by było dyskusję. Moje pytanie brzmiało tylko, czy w momencie sporządzania raportu, który przygotowuje starosta, jest możliwość innego niż komisja uczestnictwa radnych wkładu i tego typu spraw? Tylko o to chciałem zapytać, bo ja nie widzę jako przewodniczący jakiegokolwiek tutaj kwestii związanych z tym, żeby taki punkt nie mógł się w pracach komisji znaleźć. To jest właściwe. Druga sprawa to jest sprawa związana z kształtem raportu. Też właściwie pan starosta wychwycił kwestię, o której rozmawialiśmy w tym roku między innymi, ale w roku też poprzednim, o tym, żeby ten kształt dookreślić i uszczegółowić. I to jest może być jak najbardziej trafna kwestia, ale to jest właśnie w gronie już wszystkich komisji, a nie tylko Komisji Rozwoju Gospodarczego. Oczywiście. Szanowni Państwo, jeżeli można takie spostrzeżenie, bo rozmawialiśmy w planie pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, punkt 12, poszerzenie o informacje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, to się znajduje tak naprawdę w punkcie trzecim i to myślę, że dokładnie te informacje tak się powtórzą. Więc myślę, że... A rzeczywiście jest, tak, to może się powtórzą, więc nie doczytałam tego. Zdarza się człowiekowi podeszłemu wiekiem. Czyli pewien problem został rozwiązany już co dotyczący budownictwa i informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dobrze, to czyli tutaj będzie analiza raportu o stanie powiatu za 2020, natomiast jeśli chodzi o tą dyskusję na temat pracy nad raportem, czy przygotowania kształtu raportu, to ja proponuję, żeby już nie uzupełniać innych planów pracy, tylko po prostu zwrócimy się jako zarząd, czy jako starosta zwrócę się do przewodniczących komisji o taki punkt już w ramach bieżącej pracy. Bardzo proszę, jasne. Dobrze. A co z tą Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
planie pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska? Tak jest. Wysoka Rado, ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na pewien zapis dotyczący w ogóle tej w ogóle kwestii. W zapisie, w paragrafie 38 statutu starostwa powiatowego, w ogóle Rady Powiatu Garwolińskiego, jest zapis, który mówi tak, że komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Powiatu. Rada Powiatu może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie. A zatem ja bym w ogóle proponował odłożyć tą sprawę na inny czas i w ogóle propozycja pana Mirosława Walickiego, pana starosty, jest słuszna. Jest taka możliwość prawna, że rzeczywiście zaingerujemy w czasie trwania obrad w tym roku, żeby umieszczone zostało w tej uchwale, może nie w tej uchwale, tylko żeby zostało zamieszczone w planie pracy w poszczególnych komisji stałych ten zapis, o których wnioskowała pani radna Bąk. No dobrze, tak. Już idźmy dalej. No, zatem Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad tym projektem. Panie przewodniczący, przepraszam bardzo. Tak. Ja jeszcze chciałem. Bardzo proszę, pan radny Gora. Ja chciałem do planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaproponować jeszcze jeden punkt związany z realizacją zadań samorządu powiatu garwolińskiego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Przed chwilą otrzymaliśmy informację, podjęliśmy uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy na realizację tego transportu. Otrzymaliśmy także duże dofinansowanie, także przeznaczyliśmy własne środki. Zadanie jest to bardzo ważne z uwagi na istniejące wykluczenie komunikacyjne w społeczeństwie, żebyśmy po prostu na Komisji Spraw Społecznych także przeanalizowali realizację tych zadań, bo to jest zadanie samorządu, wszystkich samorządów, prawda, ale realizację tego zadania przez samorząd powiatowy. Dlatego wnioskuję o rozszerzenie planu pracy o ten jeden punkt. To jest o analizę realizacji zadań samorządu powiatu garwolińskiego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Ja rozumiem, że to będzie w drugiej połowie roku, wtedy, kiedy przyjdzie czas, prawda, tam w listopadzie składania wniosków na następny rok. Dziękuję bardzo. Bardzo słuszna propozycja. Czy są jeszcze inne głosy w tej sprawie? Nie ma. W związku z tym, Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania z uwzględnieniem wniosku pana radnego Gory. Kto z pani panów radnych? Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Garwolińskiego? Stefan Gora za. Józef Tomala za. Teresa Bąk za. Maciej Kurowski za. Mirek Pyra za. Czy pan starosta Mirosław Walicki, chciałbym znać stanowisko, czy za, czy... Tak? Zagłosowałem, panie przewodniczący. Dziękuję. Za projektem uchwały głosowało 22 radnych.
Stwierdzam, że Wysoka Rada stosowną uchwałę w tej sprawie podjęła. Wysoka Rado, przystępujemy... Czy ktoś dołączył, panie przewodniczący, czy ktoś dołączył do obrad? Bo jeśli nas było 21, a tu głosowało 22, dołączył, to być może, że ktoś dołączył. Już informuję panią, dołączył pan radny Wilbik. A, no właśnie, dziękuję. Proszę bardzo. Wysoka Rado, przystępujemy do 9 punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego. Proszę o zadawanie pytań i uwag odnośnie przedstawionego państwu w materiałach planu pracy komisji. To jest plan kontroli, bo plan komisji, pracy komisji przyjęliśmy w grudniu, a plan to jest kontroli dzisiaj. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to był podzielenie planu pracy na plan kontroli i plan pracy. Plan pracy komisji rewizyjnej został wyłączony, powiedzmy, z ogólnego planu i jest indywidualnie wnioskowany. Bo tak jest zgodnie ze statutem. No. Natomiast widzę, że tu jest tylko sam plan kontroli i chciałem się zapytać o plan pracy komisji. Był przyjęty. No halo, był przyjęty. Bardzo proszę pani Urszula Kobielus. Tak, zgodnie ze statutem właśnie plan kontroli jest przedstawiany Radzie Powiatu do zatwierdzenia, więc jest przedstawiony plan kontroli zgodnie z tym, co być powinno. Natomiast no tak jakby roboczo komisja ma oczywiście swój plan pracy uwzględniający także inne aspekty, nie tylko kontrolę. Także do zatwierdzenia jest plan kontroli, jest to zgodne ze statutem. Dziękuję. A czy plan pracy był przedstawiany Radzie? Nie ma takiego obowiązku przedstawiania Radzie, natomiast złożony był do no, przewodniczącego, a do, na sesję jest do złożenia plan kontroli. Bo chciałem się zapytać, czy komisja będzie analizować wykonanie budżetu i sprawozdanie finansowe? Oczywiście. Słuchajcie, o ile dobrze pamiętam, o ile dobrze pamiętam, to chyba w grudniu mieliśmy taką informację od komisji. Trzeba by było sięgnąć do tych materiałów, bo odnoszę wrażenie, że plan pracy był przyjęty, a dzisiaj przedstawia nam się tylko plan kontroli. No ale pani przewodnicząca mówi, że nie był przedstawiany, dlatego chciałbym się dowiedzieć. Ja jeszcze raz powtórzę. Komisja rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu projekt planu i jest to plan kontroli, więc Radzie Powiatu, w przeciwieństwie do komisji pozostałych, komisja rewizyjna nie przedstawia całościowego swojego planu działania, ale taki plan jest opracowany i był złożony do przewodniczącego Rady w grudniu zgodnie z terminem, czyli do 15 grudnia. Wysoka Rado, w uzasadnieniu, co w ogóle, myślę, że w ogóle państwo wszyscy macie, jest zapis, który mówi w ten sposób, że uprzejmie informuję, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Garwolińskiego na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 roku opracowała projekt planu pracy i kontroli komisji na rok 2021. Zgodnie z paragrafem 45 punkt 4 Statutu Powiatu Garwolińskiego projekt planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego został przekazany do Przewodniczącego Rady Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 roku członkowie Komisji Rewizyjnej z przedłożonego planu pracy wyodrębnili do realizacji zadania kontrolne na rok 2021. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. No i dobrze, to może ja to czytałam uzasadnienie. Panie przewodniczący, tak. Nie bardzo rozumiem. Został przedstawiony projekt planu pracy i kontroli. Bardzo proszę, panie radny, ja w ogóle proszę pana mecenasa, żeby w tej sprawie wypowiedział się, rozstrzygając kwestię prawną. Szanowni państwo, otóż tu jest taka sytuacja, że faktycznie dotychczas w latach ubiegłych był przez... Nic nie słychać. Dotychczas, szanowni państwo, w latach ubiegłych faktycznie tak było, że
praktyka była taka, że Rada Powiatu zatwierdzała plan pracy komisji rewizyjnej. Natomiast po szczegółowej analizie doszliśmy do wniosku, że statut tak naprawdę właśnie wyodrębnia komisję rewizyjną od innych komisji i statut mówi tylko i wyłącznie o zatwierdzaniu przez Radę planu kontroli komisji rewizyjnej. Natomiast planu pracy komisji rewizyjnej Rada nie zatwierdza, gdyż nie ma ku temu podstawy prawnej w naszym statucie. I z tego właśnie wzięło się to wyodrębnienie kontroli i przedstawienie do zatwierdzenia Radzie Powiatu. To jest też na kanwie tego, proszę Państwa, że ostatnio nadzór wojewody szczegółowo analizował i panie przewodniczący, czy mógłby? Bardzo proszę, pan starosta. To, co tu pan mecenas mówił, ja byłem w komisji rewizyjnej, kiedy przewodniczącym był pan Grzegorz Woźniak, później pani Flaga, Ewa Flaga, i w tamtych czasach był ten właściwy sposób podejścia do pracy komisji. Znaczy, każdy jest właściwy, natomiast wtedy prace komisji były oparte na planie kontroli, a nie planie pracy. To, co pan i przez parę lat później kolejnych, jakby nie było powrotu do tego, komisja pracowała na planie pracy. Na ostatniej komisji, której byłem jako gość zaproszony, pan Stefan Gora, pan starosta Stefan Gora, powrócił jakby, czy zgłosił właściwy postulat zgodny z ustawą, czyli to, że komisja powinna przedstawiać plan kontroli, a nie plan pracy. To, co pan starosta Chciałowski pyta, to wynika z innych ustaw. No, wiadomo, że komisja rewizyjna ma swoje obowiązki i musi zarząd i działalność jednostek organizacyjnych kontrolować na bieżąco i to jest oczywiste. Natomiast na wniosek pana starosty, komisja rewizyjna i pani przewodnicząca przygotowała plan kontroli, który to zgodnie z tym, co pan mecenas mówił i zgodnie z przepisami Rada Powiatu zatwierdza. I stąd ta różnica. No. Mogę jeszcze ja? Proszę bardzo. Dla mnie wydaje się logicznym, by komisja rewizyjna przedstawiła Radzie również plan pracy, nie tylko plan kontroli, dlatego że komisja rewizyjna jest jedną z komisji Rady Powiatu. Także no wydaje mi się, że... Pani przewodnicząca, komisja rewizyjna jest dość szczególną komisją. Myślę, że pan mecenas jakby tu wyjaśnił. Myślę, że panie mecenasie, proszę o wyjaśnienie, ale to nie jest taka komisja jak każda inna. Bardzo proszę, pan mecenas Wójcicki. Proszę państwa. Ale jest jedną z komisji. Tak, ja się zgadzam z panią, pani radna, że komisja rewizyjna jest jedną z komisji, ale proszę zwrócić uwagę, że w naszym statucie jest cały rozdział 5 dotyczący zasad i trybu działania komisji stałych i doraźnych Rady Powiatu. I tam w pierwszym paragrafie, w paragrafie 37 pisze się wyraźnie. Przepisy niniejszego rozdziału określają zasady i tryb działania Komisji Stałych i Doraźnych Rady Powiatu z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej. A więc Komisja Rewizyjna rządzi się swoimi prawami i te rzeczy, które dotyczą wszystkich komisji, nie dotyczą Komisji Rewizyjnej. Dlatego właśnie jest ta różnica między innymi komisjami a Komisją Rewizyjną. I nie ma właśnie czegoś takiego w naszym statucie, że komisja rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu plan pracy. Tak nie jest. Tak po prostu nie jest. Tego nie można wywieść z naszego statutu. Dziękuję. Dziękuję panie mecenasie. Przekonał mi się, wydaje pan, wszystkich radnych, łącznie ze mną. A zatem, Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad... Pan mecenas. To
ja jeszcze może dopowiem. Tak. Jeśli może. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Tutaj wątpliwości, oczywiście Komisja Rewizyjna będzie podejmowała te działania, o których tutaj wynikające z prawa opinie i oceny będą się tutaj pojawiały, więc tutaj po prostu ta praca będzie taką pracą, jaką być powinna zgodnie z prawem. Natomiast no tutaj jeszcze raz podkreślam, że zgodnie z opinią tutaj prawną podjęliśmy taką decyzję, że przedstawiamy plan kontroli. I tak po prostu zgodnie z prawem być musi, ale praca komisji będzie pracą oczywiście pełną, zawierającą także te inne pozostałe punkty standardowo wykonywane przez komisję. Dziękuję. Dziękuję pani przewodnicząca. Zamykam na tym, za tym punktem obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego na rok 2021. Maciek Kurowski za. Józef Tomala za. Mirek Pyra za. Teresa Bąk za. Pan radny Owczarczyk i pan radny Stefan Gora. Stefan Gora za, stwierdzam, że za uchwałą głosowało 19 radnych, 2 osoby się wstrzymały, 1 nie głosowała. Stwierdzam, że Wysoka Rada stosowną uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej przyjęła. Wysoka Rado, przystępujemy do 10 punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji. W dniu 14 grudnia 2020 roku do przewodniczącego Rady Powiatu Garwolińskiego wpłynęła petycja pana PS w sprawie uzyskania przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej przed rozpoczęciem masowych szczepień przeciw COVID-19 pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepień, a w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponosić wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. W dniu 23 grudnia 2020 roku przekazałem przedmiotową petycję do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Garwolińskiego. Bardzo proszę panią przewodniczącą komisji o wypowiedź w tej sprawie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Garwolińskiego omawiała przedmiotową petycję na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2021 roku. Po zapoznaniu się z petycją komisja uznała, iż Rada Powiatu Garwolińskiego nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia i że zasadnym jest jej przekazanie organowi właściwemu, to jest prezesowi Rady Ministrów, który odpowiada za realizację uchwały nr 187/2020 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Szczegółowe uzasadnienie zostało przekazane w materiałach na sesję. Czy pan mecenas Wójcicki chciałby coś dodać w tej sprawie? Proszę państwa, pomimo tego, że petycja wpłynęła bezpośrednio do przewodniczącego Rady Powiatu Garwolińskiego i została skierowana do Rady, to każdy organ ma obowiązek przestrzegać swoich kompetencji, swoich uprawnień. Wiadomo, że szczepienia nie należą do zadań własnych powiatu,
A więc jest rzeczą oczywistą, że Rada nie może się też, jak gdyby, nie może zajmować stanowiska w sprawach, które nie należą do jej kompetencji. Dlatego właśnie ta petycja powinna zostać przesłana do organu właściwego. Chciałbym tylko na marginesie powiedzieć, że takie identyczne petycje zostały skierowane do wielu samorządów i samorządy przekazują właśnie te petycje, bądź to do ministra zdrowia, bądź to do premiera. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli można, panie przewodniczący. Proszę bardzo. No troszkę dziwię się, że takie petycje wpływają do wszystkich samorządów, no i generalnie wpływają na opinię publiczną. Jest to droga do przeciwdziałania pandemii. I Rada Powiatu wręcz przeciwnie, powinna podejmować zachętę, czyli uchwały intencyjne, czy w inny sposób docierać do mieszkańców, zachęcając ich do szczepień, a rząd Rzeczpospolitej powinien zadbać o wystarczającą ilość szczepionek i jak najszybsze zaszczepienie mieszkańców całej Polski, bo to jest jedyna droga do sukcesu. Każde takie wywołanie i takie zamieszanie jest elementem szkodliwym, szkodliwym społecznie, szkodliwym zdrowotnie. No cóż, jest decyzja o przekazaniu, myślę, że prześlemy, ale w sumie uważam, że petycję bardziej powinniśmy odrzucić jako petycję, która szkodzi mieszkańcom powiatu gawrońskiego, ponieważ ochrona zdrowia jest w zakresie kompetencji Rady Powiatu. Dziękuję. Zgodnie ze stanowiskiem, panie przewodniczący, tak, czy mogę? Bardzo proszę. Zgodnie ze stanowiskiem pana mecenasa, ja zgadzam się w całej rozciągłości z panem starostą Chciałowskim, może nie w całej rozciągłości, bo mam jednak uwagi co do tej uwagi, że rząd ma obowiązek. Ma oczywiście obowiązek i myślę, że z tego obowiązku się jakoś widzimy na tyle, ile można i na tyle, ile pozwala sytuacja firmy, która te szczepionki dostarcza. Te szczepienia są realizowane. Zgadzam się też, że jako Rada Powiatu, być może na następnej sesji, no powinniśmy zachęcić do tych szczepień i spróbujemy też jakby też o tym powiedzieć, bo rzeczywiście jedyna droga do normalności to są te szczepienia i wierzę, że te szczepienia będą realizowane. Natomiast w mojej ocenie no one są na tyle, ile się da w obecnej sytuacji przez rząd realizowane. A musimy przekazać, bo nie jesteśmy, nie jest to nasza kompetencja, żeby się wypowiadać w tej sprawie, jeśli chodzi o ewentualne roszczenia dotyczące, bo tego dotyczy ta petycja tego pana. Bardzo proszę pana mecenasa Marka Wójcickiego. Ja jeszcze chciałbym tylko na marginesie odpowiedzieć panu staroście Chciałowskiemu, że fakt jest faktem. Artykuł 4 ustawy o samorządzie powiatowym mówi, że do zadań powiatu należy także ochrona zdrowia, ale trzeba pamiętać o tym, że artykuł 4 mówi też, że powiat zajmuje się zadaniami o charakterze ponadgminnym, a więc powiatowym, w wymiarze powiatu. Niewątpliwie, czyli powiat nie może się zajmować tym, czym się zajmuje województwo albo rząd. I niewątpliwie szczepienia nie są tą ochroną zdrowia na poziomie powiatu. Tak więc tu jest jeszcze to ograniczenie, oprócz tych naszych kompetencji, to także do tych zadań ponadgminnych, czyli powiatowych, a nie wojewódzkich czy rządowych. Dziękuję. Panie przewodniczący, tak, jeżeli można jeszcze. Bardzo proszę. Ja już na posiedzeniu komisji apelowałem do zarządu o przygotowanie uchwały intencyjnej w sprawie zachęty mieszkańców. Ten apel w dalszym ciągu podtrzymuję. Powinniśmy za każdym razem jak najwięcej o tym mówić, zachęcać, być na stanowisku, że no to rzeczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, droga do sukcesu, a tam, gdzie ktoś nie może z różnych powodów szukać sposobów na wsparcie tych osób w zakresie nawet komunikacji publicznej, na dowiezienie takich osób, które nie mogą do punktów szczepień.
Przepraszam bardzo, czy mogę jeszcze? Bardzo proszę, pan radny Gora. Ja chciałem powiedzieć, że właśnie samorządy organizują te dowożenia tych osób, które takiej pomocy potrzebują, bo takie zadanie zostało przekazane przez wojewodę. Ale ja chciałem powiedzieć, żebyśmy, że tą promocję, ta promocja robi się w jakiś sposób na innych szczeblach, a tak naprawdę na dzień dzisiejszy jest problem braku szczepionek, a nie promocji, prawda, bo ludzie zapisują się i będą jeszcze wiele, wiele miesięcy czekać na realizację. Myślę sobie, że ta realizacja, przyspieszenie tych szczepień spowoduje samą promocję i znaczne zaangażowanie mieszkańców w to, żeby się zaszczepić. Dziękuję. Ja również dziękuję. Panie przewodniczący, to może wystosujmy apel do rządu o zwiększenie aktywności w zakresie zakupu i dostarczenia szczepionek, z tego względu, że mieszkańcy zarówno naszego powiatu, jak i innych powiatów oczekują szczepionek. Codziennie. Panie przewodniczący, panie radny Gordy. No, panie, nie wiem, czy tak oczekują. Ja mam apel, dlatego że pan radny Gora powiedział szczerą naszą intencję. Są odpowiednie szczeble do odpowiednich zadań i one się mają tym zajmować. Szczepionek nie stworzymy i to nie jest kwestią jakiegoś cudu namnożenia. Mamy ten zasób, który mamy. Mówił o tym pan starosta. Zostawmy to kompetentnym, odpowiedzialnym w tym momencie organom do działania. My przygotujmy ze swojej strony to, co możemy przygotować i nie bijmy piany i nie róbmy polityki na szczepionkach, bo to nie ma sensu. Ludzie wręcz przeciwnie będą odbierali nasze działania. Powinniśmy robić wszystko, co leży w naszych kompetencjach i w czym możemy pomóc ludziom w zaszczepieniu się i w powrocie do zdrowia ewentualnego, bo mamy też jeszcze każdego jednego dnia jakąś ilość chorych osób. Szczepionki nie są jakimś złotym lekiem na wszystko. Musimy też dbać o działania prewencyjne, te, które są wdrażane przez zarówno rząd, jak i na etapie nas jako samorządu powiatowego, jak i samorządy gminne i wszystkie instytucje do tego powołane. Dlatego jestem daleki od tego, ażeby roztrząsać to i robić z tego jakieś apele, jakieś wezwania, dlatego że nie jesteśmy w stanie w tym momencie, a myślę, że rząd jest pod tak wielką presją i moim zdaniem osobistym wypełnia wszystko to, co w tej chwili może wypełniać z perspektywy tej, w której jesteśmy, w racji działań producenta szczepionek. Chciałem też przypomnieć, że wyznaczanie szczepionek były przedmiotem działania i wspólnego zamówienia na poziomie Unii Europejskiej, a my jesteśmy gdzieś w tej chwili postawieni przed pewnymi faktami. Wiem, że są działania rządu dotyczące dywersyfikacji dostaw takiej szczepionki. Pozwólmy ludziom działać. My podejmujmy apel, nie róbmy ludziom z mózgu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Ja mam jeszcze pytanie, panie przewodniczący. Tak. Mogę pytanie? Związane z tą uchwałą, czy inne pytania? Nie, ja pytanie mam jeszcze. Bardzo proszę. Tutaj w tej sprawie, bo nie wiem, czy w ogóle jest jakiś koordynator powiatowy do spraw szczepień, czy nie ma takiego koordynatora w naszym powiecie i w każdym w ogóle, bo nie wiem, jak te przepisy mają się do rzeczywistości, bo wydaje mi się, że nie wiem, czy jestem w błędzie, czy punkty szczepień poszczególne to mają bezpośredni kontakt z Narodowym Funduszem. Jak to się odbywa? Czy ktoś koordynuje tutaj na naszym terenie tę akcję? Pani przewodnicząca, panie przewodniczący, jeśli mogę, to była taka koncepcja, ja o niej informowałem na jakimś etapie, że był taki pomysł, żeby w powiatach, powiaty jakby takiego koordynatora wyznaczyły, natomiast rząd od tego odszedł i takich koordynatorów na poziomie powiatu nie ma i powiat nie ma żadnej roli, jeśli chodzi o realizację tego zadania. Tak jak tu pan starosta Gora zaznaczył, gminy mają zadanie dowiezienia ewentualnie ludzi na szczepienia i dojazdu do szczepień. Natomiast poza bycie organem założycielskim dla szpitala powiatowego, który jest szpitalem węzłowym, tak to się nazywa, tak, i realizuje te szczepienia,
nie ma takiej funkcji, nie ma takiego zadania i nie ma takich kompetencji jak koordynator powiatowy. Nie wiem, pan dyrektor Żochowski, czy jest obecny i czy ewentualnie coś by chciał dopowiedzieć. Jeżeli można, a czy w szpitalu węzłowym proszę, jest jakiś koordynator? Proszę pan radny Tomala, zainteresowany. Świata medycyny w szpitalu węzłowym. Panie przewodniczący, czy można? Bardzo proszę, pan doktor Tomala. Nie ma potrzeby koordynacji takiej powiatowej. Każdy z punktów szczepień otrzymuje szczepionki tyle, ile otrzyma, tyle ich wyszczepia i rozlicza się bezpośrednio. Szkoda tylko, że w Polsce jest za mało tych punktów, bo ja uważam, że wszystkie NZOZ-y i SPZOZ-y powinny szczepić u siebie swoich zapisanych pacjentów. Byłoby przynajmniej 3-4 tysiące tych punktów więcej i najlepiej by to, nie potrzeba narodowego programu, szczepić poszczególne roczniki, sprawozdania dawać i to chyba by było to najlepsze. Natomiast koordynacji powiatowej po co? Co ten koordynator miałby robić? A z kim się rozlicza? A z kim się rozlicza punkt szczepień? Nie, przepraszam pani radna, nie słyszałem. Mam. Ponieważ pan powiedział, że punkt szczepień się rozlicza, to proszę powiedzieć mi, z kim rozlicza się punkt szczepień? Z tą jednostką, która nam przywozi oczywiście szczepionki. Od kogo dostajemy, z tym się rozliczamy. Rozumiem. To nie dowiem się, a od kogo dostajemy? Panie przewodniczący. Tak. Bardzo proszę, pan Jaworski. Panie przewodniczący. Dyskusja nie jest przedmiotem tego punktu. No. Może w sprawach różnych te kwestie zostawimy. I słusznie, dlatego że w ogóle idziemy w kierunku. Odbiegamy od tematu. Słusznie. Wysoka Rado, żeby rzeczywiście. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przekazania petycji? Stefan Gora za. Maciej Kurowski za. Józef Tomala za. Teresa Bąk za. Mirek Pyra za. Za uchwałą głosowało 22 radnych. Stwierdzam, że Wysoka Rada stosowną uchwałę w sprawie przekazania petycji podjęła. Wysoka Rado, przystępujemy do 11 punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi firmy MKU Serwis MK z siedzibą w Józefosławiu z dnia 3 grudnia 2020 roku na działalność Zarządu Powiatu Garwolińskiego. Pod symbolem MK jest nazwisko i imię osoby, która złożyła tą skargę, ale ustawa o ochronie danych osobowych, jak państwo wiecie, nie zezwala na publikowanie danych osobowych. W dniu 3 grudnia 2020 roku do przewodniczącego Rady Powiatu Garwolińskiego wpłynęła skarga firmy MK Serwis MK z siedzibą w Józefosławiu na działalność Zarządu Powiatu Garwolińskiego. Skarga dotyczy sposobu rozstrzygnięcia przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego zapytania ofertowego na wykonanie zadania, wynajem i obsługa serwisowa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Garwolinie. W skardze podnoszone są zarzuty jawnego naruszania zasad rozstrzygania zapytań ofertowych, w szczególności poprzez niezachowanie konkurencyjności i równego traktowania oferentów oraz podpisanie umowy na dostawę sprzętu przed rozstrzygnięciem wątpliwości co do zgodności oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia. Zgodnie z artykułem 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, dalej KPA, organem właściwym do rozpatrzenia skargi
dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu jest Rada Powiatu. Zgodnie z paragrafem 39 ustęp 1 Statutu Powiatu Garwolińskiego skargiem przekazałem do Komisji Skarg i Wniosków Rady Powiatu Garwolińskiego celem zbadania jej zasadności. Jednocześnie zgodnie z artykułem 244 i artykułem 245 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w dniu 28 grudnia 2020 roku skarżący został poinformowany o konieczności przedłużenia terminu rozpatrzenia przedmiotowej skargi do dnia 3 lutego 2021 roku z uwagi na fakt, że będzie ona rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z powyższym proszę o zabranie głosu pani przewodniczącej Komisji Skarg, pani radnej Ewy Kędziorek. Szanowni Państwo, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Garwolińskiego omówiła skargę na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2021 roku. Po zapoznaniu się z zarzutami skarżącego stawianymi w skardze oraz z wyjaśnieniami pracowników starostwa odpowiedzialnych za przeprowadzenie przedmiotowego zapytania ofertowego na wykonanie zadania wynajem i obsługa serwisowa drukarek urządzeń wielofunkcyjnych dla starostwa powiatowego w Garwolinie uznała przedmiotową skargę za bezzasadną. Szczegółowe uzasadnienie zostało przekazane w materiałach na sesję. Wysoka Rado, proszę jeszcze pana radcę prawnego, pana Marka Wójcickiego o zabranie głosu. Proszę państwa, ta skarga jest dość szczególna ze względu na to, że te ogólne zasady, o których, przepraszam, ogólne zarzuty skargi, które przed chwilą przytoczył pan przewodniczący, zostały w skardze rozpisane na bardzo konkretne techniczne rzeczy, a mianowicie to, że część z tych drukarek nie mieściły się w opisie przedmiotu zamówienia. Tutaj w trakcie obrad komisji pracownicy odpowiedzialni za to zapytanie ofertowo bardzo szczegółowo wyjaśnili, dlaczego skarżący nie ma racji w swoich wywodach technicznych. I ja tutaj w pełni zgadzam się z pracownikami, szczególnie, że też pracownicy wyjaśnili, że można było składać zapytania co do opisu przedmiotu zamówienia, który w zasadzie tak naprawdę jest istotą tej skargi. I firmy, które uczestniczyły w tym zapytaniu przetargowym, składały zapytania, natomiast skarżący nie składał żadnych zapytań. I jak gdyby teraz on podnosi to, co innym wyjaśniono. Oczywiście te wszystkie wyjaśnienia zostały umieszczone też na BIP-ie i one były powszechnie dostępne. No i teraz już jak gdyby po fakcie tutaj skarżący podnosi te okoliczności. No moim zdaniem, chyba coś go tam boli po prostu, że inna firma wygrała to zamówienie przetargowe, ale to jest moja osobista taka ocena, patrząc na tę sprawę. To ja tyle, jeśli chciałbym, ewentualnie można jakiś jeszcze udzielić odpowiedzi, ale myślę, że tak szczegółowego uzasadnienia uchwały jeszcze nie mieliśmy, bo tu naprawdę to jest taka dość techniczna kwestia, dlatego właśnie to uzasadnienie jest tak rozbudowane. Dziękuję panie mecenasie. Czy ktoś z państwa ma pytania do przedmiotowego projektu uchwały? Nie ma, a zatem przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi firmy MKU Serwis MK z siedzibą w Józefosławiu z dnia 3 grudnia 2020 roku na działalność zarządu powiatu garwolińskiego?
Pan radny Gora, pan radny Pyra, proszę o stanowisko. Teresa Bąk za. Jestem Stefan Gora za. Mirek Pyra za. No. Józef Tomala za. No. Pan radny Kurowski. Za. Dziękuję bardzo. Pan radny Woźniak. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, jedna osoba się wstrzymała i jedna osoba nie głosowała. Stwierdzam, że Wysoka Rada stosowną uchwałę w tej sprawie podjęła. Wysoka Rado, przystępujemy do 12 punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2021 oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat garwoliński. Proszę panią Justynę Maszkiewicz, dyrektora Wydziału Edukacji, o uzasadnienie do tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zgodnie z wyrokami wojewódzkich sądów administracyjnych, które pojawiły się w ostatnim czasie oraz rozstrzygnięciami nadzorczymi wojewodów, treść projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli w stosunku do lat ubiegłych została w swojej treści uszczuplona o podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli pomiędzy poszczególne szkoły i placówki, ponieważ kompetencje te przypisano organom wykonawczym, czyli w naszym przypadku zarządowi powiatu. Dlatego też podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonał zarząd powiatu po uzyskaniu pozytywnych opinii zakładowych organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Tylko tak informacyjnie nadmienię, że w budżecie powiatu garwolińskiego zgodnie z artykułem 70a ustęp 1 karty nauczyciela został utworzony fundusz na doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% z planowanych rocznych środków przeznaczanych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i wysokość tego funduszu wynosi ponad 324 tysiące złotych. Natomiast przedłożony Państwu projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w powyższej sprawie określa po uzgodnieniu i w porozumieniu z dyrektorami powiatowych jednostek oświatowych formy i specjalności kształcenia oraz maksymalną kwotę dofinansowania na większe formy, czyli studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i studia uzupełniające w wysokości 80% opłaty za jeden rok nauki, ale nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. Zaś mniejsze formy doskonalenia typu szkolenia, warsztaty, konferencje w wysokości 100% opłaty poniesionej przez nauczyciela. Omawiany projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię zakładowych organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Dziękuję. Wysoka Rado, czy macie Państwo pytania do przedmiotowego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to przystąpimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2021 oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat garwoliński. Stefan Gora za. Maciek Kurowski za.
Teresa Bonda. Mirek Pyraza. Pan przewodniczący Jacek Woźniak i pani Serzysko. Stwierdzam, że za projektem uchwały głosowało 20 radnych, dwie osoby nie głosowały. Stwierdzam również, że Wysoka Rada stosowną uchwałę w tej sprawie podjęła. Wysoka Rado, przystępujemy do 13 punktu podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy powiatu garwolińskiego i bardzo proszę panią skarbnik Jolantę Zawadzkę o przedstawienie uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, otrzymaliście państwo projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2034. W wykazie przedsięwzięć zaproponowana została zmiana w związku z wyborem oferty na projekt budowy mostu oraz planowanym podpisaniem umowy na nadzór i w związku z tym limit i nakłady finansowe musimy zmienić łącznie o 60 752 zł. Na 2021 rok zwiększamy środki o 124 287 zł. Na 2022 zwiększamy o 63 188 zł. Natomiast w roku 2023 i 2024 zmniejszamy o 28 250 zł i 98 473 zł. W stosunku do otrzymanego początkowo projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej w związku z otrzymaniem dopłaty do publicznego transportu zbiorowego wprowadzamy środki z dotacji w kwocie 7 124 641 zł 26 groszy oraz dodatkowo zabezpieczamy brakujące środki własne 420 613 zł 74 grosze. Źródłem pokrycia tutaj wkładu własnego są wolne środki z roku ubiegłego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy mają państwo pytania do przedmiotowego projektu uchwały? Panie przewodniczący, jeżeli mógłbym... Bardzo proszę, pan radny Chciałowski. Bardzo bym prosił panią skarbnik, aby przedstawiła, jakie jest łączne nakłady na projekt i nadzór inwestorski, jak również na inne czynności związane z budową mostu, które są zapisane w wieloletniej prognozie finansowej i jak to się rozkłada w latach. Wiele osób interesuje się tą inwestycją i stąd jest szereg pytań. Pani skarbnik ma wszystkie tutaj materiały i spokojnie może przedstawić, ile wynosił postępowanie przetargowe, ile kosztuje nadzór, jakie są kwoty przeznaczone na pozostałe rzeczy związane z budową mostu, z projektem i wykupem działek. Łączny zaproponowany tutaj udział na projekt i nadzór to 6 224 289 zł i 54 grosze. Na 2025 rok przewidziany jest wykup gruntu. Oszacowane środki to kwota 1 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem. Oczywiście 2025 rok będzie korygowany w miarę tutaj rozeznania cenowego. Czyli jeżeli mogę sobie jeszcze raz zapytać, to ile będzie wynosiła dokumentacja wynikająca z postępowania przetargowego, ile wynosi nadzór, ile wynosi wykup gruntu? Dokumentacja wraz z nadzorem 5 264 289 zł 30 groszy. Projekt, nadzór 960 tysięcy 24 grosze. I 1 000 000 zł na wykup. Tak. Dziękuję bardzo. To jest szacunkowa wartość oczywiście na 2025 rok. Dziękuję.
A jeszcze, jeżeli mogę, to jeszcze jedno pytanie. No jeszcze jedno, panie przewodniczący. Pani skarbnik powiedziała, że z nadwyżki finansowej z ubiegłego roku środki wolne zostały przekazane na rzecz dofinansowania do publicznego transportu. Jakie jeszcze zostały wolne środki z ubiegłego roku? Nie, kwotowo. Kwotowo będzie to dopiero systematycznie wprowadzane i przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu, dlatego że poszczególne jednostki mają jeszcze czas na składanie sprawozdań i nie chciałabym na razie mówić o kwocie szacunkowej. No ale tu w tym momencie pani jasno powiedziała, że te 500 tysięcy jest. To zna pani mniej więcej wielkość tych środków, wolnych środków. No przecież znikąd pani nie wzięła kwoty 500 tysięcy, tylko ze sprawozdań. Wolne środki wynikają z rozliczenia należności, zobowiązań. Zobowiązania są dopiero doksięgowywane i nie chciałabym mówić tutaj o szacunkowych wartościach. Ta kwota na pewno na koncie została. Czyli się nic nie dowiemy akurat. Dowiecie się państwo, jak będzie zrobione sprawozdanie roczne. Macie uchwały, bo nie wiemy, jakie są wolne środki. A pani powiedziała, że to z wolnych środków. To z jakich wolnych środków, jeżeli nie wiemy kwoty? Z wolnych środków ta kwota na pewno na koncie została. Są jeszcze jakieś wolne środki, czy już wszystko? Są jeszcze wolne środki, ale na razie jesteśmy na etapie doksięgowywania należności, jak również doksięgowywania zobowiązań, o które wolne środki na koncie trzeba pomniejszyć. Dlatego nie można teraz precyzyjnie określać wolnych środków. No cóż, no, no wszystko wyjaśniono chyba, panie radny, i nie ma sensu drążyć tematu, bo on jest taki, jaki jest. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to przystąpimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu garwolińskiego? Stefan Goraza. Teresa Bągza. Józef Tomalaza. Mirek Piraza. Pan radny Maciej Kurowski. Wysoka Rado, za projektem uchwały głosowało 19 radnych, jedna się wstrzymała, dwie nie głosowały. Stwierdzam, że uchwałę stosowną w tej sprawie Wysoka Rada podjęła. Wysoka Rado, przystępujemy do 14 punktu porządku obrad. Zaraz się pomyliłem. Przepraszam. Tak, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu garwolińskiego na rok 2021. 15, bo się przesunęło jeden. Tak, tak. Bardzo proszę panią Jolantę Zawadkę o przedstawienie uzasadnienia. Ono już było powiedziane. Wysoka Rado, zgodnie z omówionymi zmianami, które już były uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej, wprowadzamy te zmiany do budżetu na 2021 rok. Otrzymaliście państwo do projektu drobną zmianę, wprowadzenie dopłaty do publicznego transportu wraz z zabezpieczeniem środków własnych oraz drobną modyfikację nazwy przebudowy drogi powiatowej nr 1362 Ryki-Kłoczew. Ta nazwa została rozszerzona w celu połączenia tej inwestycji z drogą wojewódzką. W ramach etapu pierwszego wykonana będzie oczywiście dokumentacja projektowa. Chcielibyśmy również doprecyzować, żeby nie było żadnych wątpliwości, że w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziębkówka-Miastków-Kościelne-Zwola-Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów
Gmina Miastków Kościelny. Wykonywany jest również etap pierwszy, opracowanie dokumentacji projektowej. Budowa drogi powiatowej nr 1320 w Garwolin-Burki i Zdebnik, gmina Garwolin. I chcielibyśmy tutaj w nazwie uciąć wskazanie gmina Garwolin, ponieważ ja chciałam bardzo precyzyjnie określać, tak jak tutaj Państwo zgłaszaliście, żeby było wiadomo, na której gminie wykonywana jest inwestycja, zapominając, że został złożony wniosek o dofinansowanie i nazwa musi być zgodna z wnioskiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Skarbnik. Czy są pytania do przedmiotowego projektu uchwały? Tak, ja mam pytanie, Panie. Bardzo proszę, Pani Radna Bąk. Dobrze. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w treści załącznika nr 3 do zmian budżetu w planie wydatków majątkowych na 2021 rok na zadaniu budowa mostu na rzece Wiśle zwiększamy środki własne, a jednocześnie mamy informację, że zmniejsza się dotacja jednostek samorządu terytorialnego na to zadanie o 80 012 zł. Z jakiego powodu zmniejsza się, uważam, że z tych trzech pozostałych, które partycypują w kosztach, która jednostka, czy wszystkie jednostki w jakiejś części powodują to zmniejszenie, że my po prostu musimy zwiększyć swoje własne środki? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, źródła finansowania zostały zmienione, ponieważ do projektu budżetu został zaplanowany podział dotacji od wojewody oraz samorządów w zupełnie innym procencie. Zgodnie z wybraną ofertą dostosowujemy po prostu procentowo dofinansowanie i ogólnie w poszczególnych latach wyjdziemy dokładnie na tą samą kwotę, ale etapy jak gdyby tej oferty przewidują większe dofinansowanie dotacji od wojewody, a w poszczególnych latach i tak to dofinansowanie dokładnie takie samo wychodzi. Czy dlatego zmniejsza się dotacje jednostek samorządu terytorialnego o 80 tysięcy? Tak, dlatego że po prostu pierwsza oferta zakładała zupełnie inny podział finansowania. W latach pierwsza została odrzucona. Więc w poszczególnych latach i tak każdy samorząd finansuje w jednej czwartej. A dotacja od wojewody jest w wyższym procencie. Tak, tak. To doczytałam. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Czy pan Chciałowski chciał zabrać głos, czy też nie? Ja mam tylko prośbę do pani skarbnik, żeby przy zadaniach inwestycyjnych no, określała, czy to jest dokumentacja projektowa, czy zadanie, bo to trochę tak jest mylące. Bo jeżeli jest przebudowa Garwolin, Raducin, Górno, samorządki Żelechów wraz z obiektem mostowym i mamy kwotę, ale nie mamy, czy to jest na dokumentację, to trudno się nam domyślić, czy za 120 tysięcy zrobimy całe zadanie czterokilometrowe, czy tylko fragment, czy może... Ale zadanie zrobimy. No ja nie znam się na drogach, ale według zakresu to widać, że dokumentacja projektowa. No ale nie widać tutaj. Według zakresu może być tylko fragment. Z pieniędzy widać. Z pieniędzy to można się domyśleć, że może 100 metrów zrobimy. Oczywiście dokumentację doprecyzowywać. Dziękuję. Proszę bardzo. Dobrze. Pytań więcej nie słyszę, nie widzę. Zatem przystępujemy, Wysoka Rado, do głosowania w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zmiany budżetu powiatu garwolińskiego na rok 2021. Kto z Państwa jest za? Stefan Goraza. Teresa Bąk za. Józef Tomala za. Mirek Pyra za. Maciek Kulawski za. Pan
Krzysztof Ośka. Pan radny Krzysztof Ośka. Zagłosowałem. Dziękuję bardzo. Za projektem uchwały zagłosowało 21 radnych, jedna osoba nie głosowała. Stwierdzam, że uchwałę w przedmiotowej sprawie Wysoka Rada podjęła. Wysoka Rado, przystępujemy do 15 punktu porządku obrad. Jest to przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między sesjami i proszę bardzo pana starostę Mirosława Walickiego o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, od czasu przedstawienia radnym sprawozdania z działalności zarządu w materiałach odbyło się jedno posiedzenie zarządu w dniu 27 stycznia, na którym zarząd przygotował nowy projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2034 i skierował do finansowej Rady Powiatu celem zaopiniowania oraz przekazał na sesję Rady Powiatu Garwińskiego. Zgodnie z przyznanym od wojewody mazowieckiego planem dotacji dopłaty do publicznego transportu zbiorowego zarząd zaproponował wprowadzenie kwoty 7 124 641 26 oraz zabezpieczenie dodatkowo brakujących środków własnych w kwocie 420 613 74 grosze. Zarząd przygotował nowy projekt uchwały Rady Powiatu Garwińskiego w sprawie zmiany budżetu, odpowiednio też do tych zmian, które pani skarbnik przedstawiła w propozycjach zmian do budżetu. Nie będę ich czytał, państwo w opisie pani skarbnik je znają, czyli zmiany tych nazw zadań. I punkt trzeci, w związku z ogłoszeniem przez wojewodę mazowieckiego naboru wniosków o objęcie dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach funduszu przyznanych na 2021 rok, powiat garwoński złożył stosowny wniosek, został rozpatrzony i to, co państwo już wiecie i z czego wynikała, został przygotowany projekt uchwały na dzisiejsze posiedzenie Rady Powiatu w związku z podpisaniem, z koniecznością podpisania umowy, więc te punkty były przedmiotem obrad. Jeżeli są pytania do tych punktów czy do całego sprawozdania, bardzo proszę. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Jeżeli nie, to nie będziemy głosowali. Można, panie przewodniczący? Proszę bardzo, pan radny Ciąski. W dniu 19 stycznia zarząd w drodze uchwały ustalił zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki, taką niewielką działkę, nieruchomość gruntową. To jest chyba tam było 80 metrów kwadratowych. Czy można wiedzieć, gdzie ona jest, ta działka? Już mówię, jest to działka znajdująca się przy ulicy Mazowieckiej pomiędzy ulicami Jana Piesiewicza, pseudonim Czarny, a Stanisława, nie pamiętam już, Kulskiego, tak, pseudo. To jest działka znajdująca się między tymi dwoma ulicami przy ulicy Mazowieckiej. To jest niewielkie, bodajże 80 metrów. I to przy samej drodze ulicy Mazowieckiej? To przy samej ulicy Mazowieckiej? No, jest jeszcze pomiędzy ulicą Mazowiecką a tą działką jest bodajże niewielki pas drogowy. No dobrze, dziękuję. To chodzi o ten przełożony chodnik, co był przekładany przez pana R. Tak. Jeżeli nie ma żadnych innych pytań w sprawie sprawozdania z działalności zarządu, Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji ostatniego punktu porządku obrad. Są to sprawy różne. Bardzo proszę.
Jeżeli nie ma... Jeżeli nie ma pytań, w związku z tym, Wysoka Rado, zamykam obrady 32. sesji Rady Powiatu Garwolińskiego. Dziękuję Państwu za obecność i za udział w sesji. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy Panie Przewodniczący. Ja również dziękuję Pani Radnej i wszystkim radnym. Przyjemnych snów.